Cześć, witajcie, jestem Marcin Kryński, a dzisiaj sobie porozmawiamy o sektach, o ruchach religijnych, również o kościele katolickim, o świadkach Jehowy, o buddystach, o okultystach, o reptylianach i o anunakich. Wszystko może być religią, nawet latający potwór spaghetti. Wszystko zależy od ciebie, wszystko zależy od tego, gdzie skierujesz swoją uwagę, bo jeżeli w coś pakuje swoją energię, to zaczyna żyć własnym życiem. Także do rzeczy. Najlepszy przykład, jaki znam, jeżeli chodzi o sektę, nowoczesną sektę lechicką, polinową lechicką, to jest Sancho Pancho z Nysy. Kto to taki? To demon sandżajski. To demon. 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 Nie, to nie było normalne. Z całą pewnością nie. Ale ten początek ma uświadomić ci, jak poważnym zagrożeniem jest ten człowiek. Jak poważnym zagrożeniem jest Sławomir Jaraszek. Jak jego idee, jeżeli oglądasz jego filmy, wiesz doskonale, o czym mówię, jak wpływają na twoją psychikę, jak wklejają się do twojej podświadomości, jak zostają tu głęboko, gdzieś tam w środku. Nie zostały? Gratuluję. W takim razie, skip this video, pomij ten film. Nic tu po tobie. Ale jeżeli Sławomir Jaraszek zdominował twoje życie, zdominował je całkowicie, i jesteś w tym miejscu, oglądając ten film, to znaczy, że na twojej historii choroby na YouTube masz całą masę godzin spędzonych na bezwartościowych, śmieciowych filmikach człowieka, który ma problemy z psychiką. Zastanowiłeś się nad tym? To są poważne sprawy. Nie możemy sobie robić żartów z tak istotnych argumentów. Demon sandżajski jest prawdziwy. Demon sandżajski istnieje. Demon sandżajski wpływa na twoją psychikę. Demon sandżajski zniszczy twoją głowę. Demon sandżajski niczego po tobie nie pozostawi. Gdzie on jest? Słyszysz te głosy? Może są z prawej, a może są z lewej. Nie, one mówią z wnętrza. One przemawiają do ciebie. A może czujesz nagle specyficzne zapachy, migdały, cytrusy. A może czujesz smaki w ustach, które nagle cię prześladują. Musisz wiedzieć, że to demon sandżajski, to jego wina. To nie jest twoja wina, to nie są twoje głosy, to nie są twoje smaki, to nie są twoje zapachy, to nie jest twój dotyk. Nie musisz odczuwać demona sandżajskiego w żaden konkretny sposób. Wystarczy, że obejrzysz jego 15 filmów i już jesteś w jego szponach. Nie poddawaj się, walcz, walcz, a jeżeli potrzebujesz specjalistycznej pomocy, rytuałów lub innych narzędzi, które wytępią go z twojej psychiki, daj znać, napisz w komentarzu, nie wahaj się, zrób to teraz. Zadbaj o swoje życie. Zwyciężyj!